We wtorek 19 listopada odbyło się kolejne, drugie pasowanie na ucznia zawodu, które odbyło się w cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Cieszynie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Możemy już powolutku zaczynać. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Drugiej już uroczystości pasowania na ucznia nauki zawodu. Pierwszy raz taką uroczystość nasz cieszyński cech zorganizował w zeszłym roku. Jest to wyjątkowy dzień. To wasz dzień, drodzy uczniowie. Dziś świętujemy nie tylko wybór, właściwy wybór naszych uczniów, ale także znaczenie i przyszłość kształcenia zawodowego. Szanowni Państwo, tradycja pasowania na ucznia rzemiosła ma długą historię, sięgającą wieków wstecz. Ten zwyczaj nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania giermka, podczas której otrzymywał on miecz i pas, stając się rycerzem. W wielu krajach na świecie nadal istnieje ta piękna tradycja pasowania, która ma nie tylko symboliczne znaczenie, ale również przekazuje ważne wartości. Ma na celu uczczenie i uznanie rangi kształcenia zawodowego i wyboru, jakiego dokonują uczniowie. Bowiem młodzież, która wybiera tę ścieżkę, zdobywa nie tylko konkretne umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy, ale i właściwe postawy, kompetencje miękkie, pewność siebie i niezależność. Dualne kształcenie zawodowe jest szczególnie popularne w krajach takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, gdzie cieszy się dużym uznaniem i przynosi świetne rezultaty. Jest sprawdzonym systemem uczenia się zawodu, któremu przypisuje się niski wskaźnik bezrobocia. Na polskim rynku pracy obserwujemy ciągle rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców. Fach w ręku – to się opłaca. Połączenie bezpośredniego doświadczenia w miejscu pracy z wiedzą teoretyczną zdobywaną w szkole to jeden z najefektywniejszych systemów edukacyjnych. Dlatego też, wspierając kształcenie zawodowe, inwestujemy w przyszłość naszego rynku pracy, gospodarki oraz lokalnych społeczności. Bo rzemiosło to nie tylko praca, to pasja, to tradycja oraz przyszłość. To połączenie tradycyjnych technik z nowoczesnymi technologiami, co czyni je niezwykle atrakcyjnym i perspektywicznym. Wspólnie budując fundamenty dla tych młodych ludzi, staną się oni w przyszłości mistrzami w swoich dziedzinach i będą kontynuować bogatą tradycję rzemiosła. I tu współpraca między przedsiębiorcami, szkołami i instytucjami wspierającymi jest kluczowa dla dalszego rozwoju tego sektora. Szanowni Państwo, witam więc serdecznie wszystkich, którzy zechcieli razem z nami uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.